Witam Państwa w środę 26 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu spotkanie pokoleń, sezon rozpoczęty i znakowanie rowerów. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Tego 1 kwietnia na cmentarzu centralnym w Gliwicach odbyło się spotkanie pokoleń. Ta coroczna uroczystość organizowana jest dla uczczenia pamięci Marszu Śmierci więźniów politycznych hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jego gliwickich filii. Wielkie wrażenie na zgromadzonych zrobił apel poległych i pomordowanych, który zakończyła salwa honorowa. Spotkania pokoleń mają na celu ocalenie od zapomnienia dramatycznych losów więźniów pomordowanych w 1945 roku przez konwojentów niemieckiej hitlerowskiej formacji SS. W tej niezwykłej lekcji historii udział wzięli m.in. gliwiccy uczniowie, służby mundurowe, samorządowcy, a przede wszystkim byli więźniowie obozów koncentracyjnych. 1 maja tradycyjnie rozpocznie się sezon na kortach tenisowych Mzuk przy ulicy Kosynierów 6. Od tego dnia do końca października z obiektu będzie można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 22. Do dyspozycji tenisistów jest w sumie 5 oświetlonych po zmroku kortów. Jest też niezbędna infrastruktura, parking, szatnie, miejsce, gdzie można wypocząć po treningu. Korty Mzuk to miejsce, które doskonale służy nie tylko indywidualnym klientom, ale wykorzystywany jest do organizacji imprez sportowych i zajęć dla dzieci. Na rozpoczęcie sezonu tradycyjnie już planowana jest tenisowa majówka, czyli turniej, podczas którego możemy śledzić rywalizację tenisistów w różnym wieku, również dzieci. Ruszyła akcja bezpłatnego znakowania rowerów przez Straż Miejską w Gliwicach. W każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 18.00 w jednostce Straży Miejskiej w Gliwicach przy ulicy Bolesława Śmiałego 2A można oznakować swój rower. Każdy jednoślad zostanie oznaczony numerem ewidencyjnym, który zostanie wpisany do naszego rejestru. Ponadto taki jednoślad zostanie oznaczony naklejką informacyjną o jego oznakowaniu. Jest to z pewnością jedna z form zabezpieczenia jednośladów przed kradzieżą. Pamiętajmy również o dobrym zabezpieczeniu mechanicznym. Rowery poruszające się po naszych drogach są coraz droższe, a właściciele często czują się bezradni wobec złodziei. Mocna i wytrzymała blokada w połączeniu z oznakowaniem roweru powinna zniechęcić złodzieja do jego kradzieży. Od 1 do 3 maja ściana pawilonu historycznego Gliwickiej Palmiarni będzie świecić na biało-czerwono. Patriotyczny akcent będzie widoczny na ścianie największego z pawilonów zarówno od strony Parku Chopina, jak i drogowej trasy średnicowej. Pozostałe pawilony w tym czasie będą podświetlane na kolor biały. Na całym budynku zostanie tylko jeden zielony akcent, neon z napisem Palmiarnia. Warto pamiętać, że od 1 do 3 maja gliwickie tropiki będą czynne w godzinach od 10 do 18. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.